Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Cham Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tym razem widzimy się obok nowego ronda Dymowskiego, ale więcej szczegółów jak zawsze na sam początek w dużym skrócie. Jakub Sykut. Halo, halo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sygut. Znajdujemy się dzisiaj przy rondzie Romana Dmowskiego. Jak widzicie za mną, powoli powstaje tutaj naziemne przejście dla pieszych. Z tego przejścia będzie bezpośredni dostęp, bezpośrednie dojście do przystanku tramwajowego. Przystanek tramwajowy będzie wydłużony, przez co aktualnie Aleje Jerozolimskie są zwężone. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, trochę tam się tego dzieje, ale może najpierw pokrótce, co tu właściwie powstaje, bo stwierdziłem, że w warszawskich inwestycjach mogę robić taki trochę nowy szablon, nowy szkielet tych materiałów, abyście na początku byli przedstawieni z tym, jaka to jest inwestycja, co tu się właściwie dzieje, a później informacje na temat aktualnego postępu prac. Także, aby właśnie wejść już tym schematem, który staram się wprowadzić od już paru odcinków, mamy tutaj trochę nowych bajerów. Po pierwsze, przejście bez barier. 4 nowe przejście dla pieszych. Będą też przejazdy rowerowe. Przejazdy rowerowe będą tylko 3, także trochę ich mniej. Naziemne dojście do wszystkich przystanków tramwajowych. Poszerzenie i wydłużenie peronów przystankowych. Więcej miejsca dla oczekujących i łatwiejsza wymiana pasażerów. Oczywiście wszystko w teorii. Ponadto będzie oczywiście zielono, jak zawsze. 58 nowych drzew. 22 dęby, 20 platonów i 16 lip, ponadto 6,6 tysiąca metrów kwadratowych nowej zieleni, wiele gatunków krzewów i bylin i będzie też rozchodnik. Od razu mówię, torowisko nie będzie zielone, ponieważ tutaj jest centrum i kadetki i inne służby ratunkowe czasami muszą korzystać z torowiska, bo tam nie ma na przykład korków zazwyczaj. Kolejna informacja to właśnie jest rowerem po centrum. Połączenie z drogami dla rowerów wzdłuż ulicy Marszałkowskiej. 3 nowe przejazdy rowerowe przy ulicy Nowogrodzkiej, Poznańskiej czy przy ulicy Wido. Ponadto 54 stojaki rowerowe będą miały się tutaj znajdować. No ale dobrze, macie mniej więcej opis, co to będzie wyglądać. A i cała budowa, z tego co pamiętam, powstaje w 6 miesięcy. Także w teorii nie jest to jakoś strasznie długo, w praktyce za naszego życia to zostanie skończone, nawet w tym roku. Z tego co pamiętam, to są okolice wakacji. Dokładnie nie pamiętam się, kiedy rozpoczęła budowa. Co nie zmienia faktu, że jak widzicie na załącznych zdjęciach, już tutaj coś się dzieje. Konkretnie już pierwszy etap został całkowicie zbyty na Marszałkowskiej, a teraz trwają prace nad Aleją Jerozolimską. Ale najpierw przejdźmy sobie przez Marszałkowską, aby w skrócie opisać, co tu się właściwie zmienia cały czas. Po pierwsze, przystanki tramwajowe po środku mają już te tereny zielone, przyszłe oczywiście, przygotowane, bo na razie zieleni tam nie mamy, bo jest taka pora roku. Ponadto w niektórych tam miejscach jeszcze faktycznie ostatnie betony są wymieniane na właśnie nowe elementy zielone. Po drugiej stronie od przystanków tramwajowych to się zmienia. No i na przykład przy ulicy Widok, co możecie zaobserwować, zaczęły się pojawiać już słupy, może już teraz nawet, bo zdjęcia są trochę starsze, są już przyczepione sygnalizacje świetne, powoli montowane, bo tam już w przyszłości właśnie będzie przejście dla rowerów, znaczy przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów, dokładnie w tej kolejności. No i właśnie tam już pojawiają się te nowe sygnalizacje świetne. Rozumiem, nie mam zielonego pojęcia, czy będą się pojawiać tutaj korki, czy będzie ich więcej, jednakże według mnie będzie to tak zsynchronizowane, że nie powinno to tutaj dużo zmienić. Dobra synchronizacja świateł nie utrudnia i nie zwiększa jakoś stanowczo korków w centrum akurat, tak mi się przynajmniej wydaje. Dalej mamy ulicę Widok, tak jak tutaj mówiłem, tam ulica Widok jest dwukierunkowa tylko dla rowerów, znaczy aktualnie jest dwukierunkowa też dla samochodów w związku z tam pracami przy placu 5 rogów, ale to jest tylko i wyłącznie element tymczasowy. No i też tutaj powstają wszystkiego elementy rodzaju ścieżki rowerowe. Po drugiej stronie możemy sobie zaobserwować, iż mamy podobną sytuację. W sensie tutaj przy ulicy Nowogrodzkiej
Mamy faktycznie podobny dosyć postęp prac, to znaczy przejście dla pieszych jest mniej więcej gotowe, nie jest tam tylko wyznaczone jeszcze pasy bezpośrednio na jezdni. Mamy przejazdy dowodowe również bez wyznaczonych jeszcze pasów na jezdni, ale cała wysepka na środku Marszałkowskiej jest gotowa, tak samo jak przy ulicy Widok. No i tamte skrzyżowania są właściwie prawie w całości przygotowane, już przebudowane. Oczywiście nie ma jeszcze wszystkich warstw asfaltów na ścieżkach rowerowych. Jeśli już w ogóle takowe są, ja sobie zerknę tutaj na zdjęciach, może trochę przybliżę i faktycznie sprawdzę, jak to tu wygląda, bo wy to widzicie na zdjęciach. Jakby wy to macie od razu w najprostszy i najlepszy sposób pokazane, natomiast ja może sobie to znaleźć. No z tego co widzę, faktycznie jeszcze nie ma w ogóle asfaltu, jeżeli chodzi o te ścieżki rowerowe, ale to się pojawia już w najbliższym czasie. No i tutaj też są już powoli montowane faktycznie sygnalizacja świetna, czyli te słupki się zaczęły tutaj pojawiać. No i ta ogólnie wysepka pod środku całej Marszałkowskiej się powiększyła, no bo tam przystanek został trochę wyciągnięty, no i też tych terenów zielonych jest trochę więcej i też żeby było bezpieczeństwo zachowane, jakby ktoś, jakiś wariat chciał wjechać w pieszych na środku właśnie drogi, także to też zostało tutaj zabezpieczone. No dobrze, przejdźmy sobie już bez zbędnego gadania. Wróćmy na ulicę Widok, bo tam jest jeden z ważniejszych elementów, o którym nie powiedziałem na wstępie, a jednak to jest wart zaznaczenia. Element, czyli ścieżka rowerowa. Ścieżka rowerowa od ulicy Widok, tutaj od Marszałkowskiej do Jerozolimskiej, będzie się ciągnąć właśnie dookoła całej patelni. I tutaj powoli widać już jej zarys. Tu się dużo nie zmieniło od ostatniego odcinka, który wydaje mi się, że był już parę miesięcy ładnych temu. Co na minus, że ta ścieżka rowerowa się tutaj nie zmieniła i asfaltu więcej jak nie było, tak nie ma. Co nie zmienia faktu, że oczywiście postępy prac cały czas tutaj się pojawiają i coraz to lepiej wygląda też z tej strony, więc może nie jest aż tak źle, jak ja bym tutaj opisywał. Jednakże ja tutaj większych zmian drogowych przynajmniej nie byłem w stanie uświadczyć. No natomiast dalej jak już dojdziemy, gdzie będzie faktycznie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, to tu możemy zaobserwować, iż ulica Poznańska jest dla rowerów not friendly. To znaczy, tam mamy tą kostkę drukową. No, według mnie przydałoby się tam chociaż w miejscu, gdzie będą rowerzyści jeździć, zrobić asfalt, bo jeżeli ktokolwiek jechał kiedyś po kostce drukowej rowerem, to wie, że to nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy i jak można to od tego ucieka, żeby jak najmniej w ten sposób jeździć. Nie mam informacji na ten temat, czy tam będzie zmiana. Prawdopodobnie ze względów historycznych tej ulicy to nie będzie zrobione. Jednakże byłoby miło, mimo wszystko, jeżeli to ma być jakkolwiek ulica dla rowerów bardziej korzystna, to żeby tam faktycznie było to zmienione. Co nie zmienia faktu, że tutaj przejście dla pieszych jeszcze nie widać. Faktycznie trwają prace przy krawężnikach po jednej i po drugiej stronie alei, jednakże nie widać jeszcze po środku żadnych nowych już faktycznie powstających wysepek. Trwają tam prace na razie z frezowaniem, z tego co widzę na zdjęciach, czyli zdzielaniem odpowiednich warstw asfaltu, aby tutaj to wszystko mogło powstać. Jednakże nie widzimy jeszcze wyciągniętych przystanków, czy też innych barierów. Co do przystanków, tutaj mamy trochę inną sytuację, a mianowicie jak sobie zerknijcie na tutaj zdjęcia, to faktycznie przystanki tramwajowe zielone jeszcze nie są. Tam jest magazynek, ogólnie ten magazynek to dosyć sławny element, to trzeba przyznać im, że tutaj wszystko jest magazynowane. I to bardzo śmiesznie wygląda w weekendy, kiedy oni nie pracują, bo oni tam faktycznie wszystkie elementy wrzucają, żeby im nikt przypadkiem nie wziął jakiegoś woreczka czy czegoś innych barierów. Natomiast po drugiej stronie mamy już tam bliżej palmy, mamy ciekawostki. I to ciekawostki, których ja się nie spodziewałem. Pierwsza ciekawostka jaka jest, to że my będziemy mieli tutaj dwa przystanki autobusowe w kierunku właśnie mostu, czyli w kierunku Wisły na Jerozolimskich. Pierwszy przystanek to jest oczywiście ten bliżej wyjścia z przejścia podziemnego. On będzie dla warszawskiego transportu publicznego. Natomiast drugi przystanek będzie dla wszystkich innych przewoźników. Miło, że to jest rozdzielone na dwie różne części, czy też ewentualnie dla jakichś autobusów, które by tu kończyły bieg, nie wiem, może coś tam będzie też kończyć bieg. Niestety jest mały haczyk, a mianowicie jak zobaczycie na zdjęciach, tam mamy po środku przyszłej zatoczki, na razie słup od tramwajów, bo to jest latarnia i oczywiście ona podtrzymuje tutaj sieć trakcyjną. No pewnie w nocy będzie jakaś szybka przerzutka zrobiona tutaj, bo zatrzymanie tutaj ruchu tramwajowego, no nie wyobrażam sobie tego aktualnie. Nie będę mówić o tym, co się wydarzy za parę lat, ale teraz tego sobie nie wyobrażam. Natomiast tak,
faktycznie tutaj będzie przestawiony słup, będzie musiał być w innym miejscu i te przystanki, tutaj dwa, będą zlokalizowane. I jak ktoś się teraz zapyta, czemu są dwa, a nie jeden taki długi, to dlatego, że po drodze jest właśnie przejście dla pieszych. I to jest jedyne przejście dla pieszych bez przejazdu dowodowego. Tutaj Sykut, mogliście go zaobserwować tutaj właśnie w tym, że rejonie się znajdował. Większych zmian tutaj nie widzę, w sensie tam już widać obniżenia krawężnikowe. Trochę już sfrezowanego fragmentu asfaltu na środku jezdni, ale mniej więcej tutaj się jeszcze aż tak szczególnie nie dzieje. Natomiast więcej informacji, jeszcze na sam koniec muszę tutaj wam pokazać, jak to wygląda na środku ronda. Pewnie to już widzieliście, nie z jeden raz, jak tutaj gadam, bo pewnie materiały mi się skończyły do pokazywania. Jednakże na środku ronda nie mamy żadnych drzewek, przynajmniej ja jeszcze nie widziałem nowych. Mamy też powoli tutaj pojawiające się już te przyszłe tereny zielone, że tak to powiem. No i tak to mniej więcej wygląda na terenie środka ronda. Aktualnie jakichś fanfarów czy jakichkolwiek bajerów ja nie widzę. Dobrze. Bo już długi mi ten materiał wyszedł, zapraszam was do ciekawostki. Aleje Jerozolimskie za kilka lat ponownie zostaną rozkopane. Wiąże się to z przebudową linii średnicowej. Będą musiały wtedy zostać odkopane tunele kolejowe. Moi drodzy, mamy jeszcze dla was trochę smutną ciekawostkę, mianowicie nasza gąbka, która służyła nam przez około półtora roku, zostanie wymieniona na nową, także bardzo dziękujemy. I więcej się z nią nie zobaczymy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i tak jak już prawie się wcześniej wygadałem, no za parę lat to będzie się tutaj działo. Będzie to wszystko rozkopane. Oczywiście ja nie stwierdzę, że ta inwestycja nie jest teraz potrzebna, bo jakby system rowerowy... Dla mnie ta inwestycja jest potrzebna tylko i wyłącznie w jednym aspekcie, mianowicie... Jak jeżdżę tutaj Uto, czy Veturillo czasami, ale Veturillo teraz jeżdżę bardzo rzadko, to po prostu to miejsce to jest czarna dziura. Tutaj nie da się przejechać inaczej niż jezdnią. Parę razy przechodziłem przejście podziemnym. Przy Uto to nie jest aż takie tragiczne, bo po prostu on sam pcha się, jeżeli jest szyna przy schodach. Jednakże to spowalnia cały transport, no i trzeba zejść z tego pojazdu. A tak będzie się po prostu przejeżdżało i nie będzie żadnych problemów. Także to akurat jest na zmianę. Oczywiście jeżeli ulica Poznańska będzie asfaltowa, bo jeżeli pozostanie tak jak aktualnie brukowa, no to ja już widzę, jak już niektóre media będą to podchwytywać i przebudowali. I co z tego, bo nikt z tego nie chce korzystać. Miejmy nadzieję oczywiście, że tak nie będzie, ale tak tylko uprzedzam fakty, że może się tak przypadkiem wydarzyć. Też przy okazji Sykut na sam koniec powiedział, że to jest ostatni materiał z gąbką starą. To może nie być jeszcze prawdziwe, bo o ile nowa gąbka jest już kupiona i jeszcze nie była nagrywana ani razu, to faktycznie materiałów trochę mam jeszcze na zapas, m.in. z winnicy, bo tam nowy odcinek się pojawi pewnie i już z Sykutem jest nagrane. I jeszcze parę odcinków pewnie jest też nagranych na zapas, więc jakby... Możecie się przygotować, że jeszcze ją zobaczycie, ale nowa wygląda o wiele lepiej. No i w końcu... No, trochę się mogła tamta zniszczyć, bo przeżyła niejedno wydanie Sykuta w materiałach na moim kanale. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. No i cóż mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale jutro, jeśli będzie mi się chciało. Bo późno wrócę ze studiów, ale jeśli będzie mi się chciało, to nagram dla was drugą część Memy Avizo, a jeśli nie, to pozostaje wam czekać na czwartek, kiedy najprawdopodobniej zobaczymy się albo przy przebudowie trasy łazienkowskiej, albo przy Warszawie Zachodniej. To już zależy od was, bo była tam, jest sondaż aktualnie na mojej karcie społeczności na YouTubie. Tam możecie głosować, co powinno być pierwsze. No, ewentualnie metro BM-owo lub nowy odcinek z Pola Mokotowskiego. Jednakże sądzę, że tamte dwie pierwsze mają największe szanse na wygranie tej ankiety. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!